Świnowrocławskim magazynie miejskim witam Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Zacny jubileusz. Festyn historyczny. Turniej koszykarski. Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta koło Inowrocławskie obchodziło 30-lecie istnienia. Jubileuszową uroczystość rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem prymasa Wojciecha Polaka. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych i wielu różnych instytucji. Był m.in. prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i przewodnicząca Sejmiku Województwa Elżbieta Piniewska. Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek. A dzisiaj dla Was wielki jubileusz, prawda? Dokładnie. Dzisiaj mamy rocznicę, jubileusz 30-lecia powstania Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta i jednocześnie powstania schroniska dla osób, dla bezdomnych mężczyzn w Inowrocławiu. To jest dobry czas na pewnego rodzaju podsumowanie. Jak zaczynaliście te 30 lat temu? To powiem tak, jest to bardzo długa historia. Wiele tutaj osób się w tę historię wpisuje, prawda? Niektórych już pośród tutaj nas, wspólnoty, nie ma, czyli chodzi mi o założycieli. Inni, że tak powiem, jeszcze dalej kontynuują tę pomoc, to wsparcie, które jest bardzo tutaj owocne i odczuwalne dla całej wspólnoty, stowarzyszenia. Pierwsze początki na pewno były trudne, prawda? Tak jak tutaj jeszcze są, że tak powiem, z pierwszego zarządu osoby, czy pan Kazimierz Bilak, czy pan Piotr Jóźwiak, które już jakby może nie są członkami, ale działają tutaj na rzecz, że tak powiem, i wspierają. Więc wiele starań, prawda, uzgodnień, współpracy przede wszystkim, bo to, że powstało tutaj schronisko, Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta, to przede wszystkim współpraca wielu ludzi na różnych poziomach i samorządem, tak? I, że tak powiem, tutaj osób, które chciały poświęcić czas i tutaj to dopinać wszystko. No tak dużo by opowiadać, a proszę powiedzieć, jak teraz pomagacie potrzebującym, bo pomagacie nie tylko tutaj przy ulicy Jacewskiej, ale proszę powiedzieć, jaka jest obecnie Wasza działalność? Ta działalność się bardzo rozszerzyła, bo początki to było schronisko i jadłodajnia tutaj wewnątrz. Wtedy odbywało się tak, że podopieczni nasi spożyli posiłek, prawda, obiad i potem wchodziły osoby z miasta, tak, na ten sam posiłek. Było to schronisko na 30 osób, dzisiaj jest schronisko na 70 osób. Jadłodajnia dzięki, że tak powiem, decyzji księdza arcybiskupa Wojciecha Polaka, prymasa Polski, który przekazał nam budynek przy ulicy Toruńskiej 24. Bardzo, że tak powiem, tutaj rozszerzyło tą działalność, a co najważniejsze, to, że tak powiem, no, nie wiem, czy dobre słowo wybawiło, prawda, z takiej niemocy w okresie pandemii, gdzie musieliśmy tutaj zamknąć jadłodajnię, ogrzewalnię i tak naprawdę ci ludzie nie mieliby gdzie się podziać, a ten drugi budynek, druga lokalizacja przy znowuż tutaj współpracy, pomocy samorządu, gminy Inowrocław, starostwa, wszyscy, że tak powiem, tutaj dołożyli swą pomocną dłoń i fundatorzy i osoby wspierające, aby właśnie tamta działalność się rozwinęła i przy ulicy Toruńskiej dzisiaj prowadzimy jadłodajnię dla 70 osób, ogrzewalnię. Jest też, że tak powiem, schronienie znaleźli uchodźcy z Ukrainy, gdzie przebywa 12 osób naprzemiennie, bo niektórzy wyjeżdżają, drudzy dojeżdżają tutaj do nas. Także też prowadziliśmy przez 2 lata z projektu unijnego przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym dom dziennego pobytu, który służył seniorom, osobom niepełnosprawnym i który bardzo dobrze wpisał się tutaj w realia inowrocławskie. Rozmawiałem akurat
w pierwszy dzień jesieni. To dla Was też szczególny czas, bo niebawem będzie coraz chłodniej i tutaj też musicie pamiętać o potrzebujących, o tych, którzy szukają schronienia, bo przecież, tak jak Pani wcześniej wspomniała, już przy ulicy Toruńskiej działa od jakiegoś czasu ogrzewalnia. Tak, jesteśmy już przygotowani, już, że tak powiem, czekają za ponownym zatrudnieniem osoby, które prowadzą ogrzewalnie, czyli opiekunowie ogrzewalni. Odświeżyliśmy tam pomieszczenia na ten czas, także jesteśmy przygotowani i będą zaopiekowane wszystkie osoby, które po prostu potrzebują dachu nad głową. W minionym tygodniu centrum Parku Solankowego zamieniło się w wojskowy teren z czasów II wojny światowej. Wszystko za sprawą festynu historycznego zorganizowanego przez Towarzystwo Historyczne Iskra. To już trzecia tego typu impreza, festyn historyczny. Co tym razem prezentujecie? Nasze stowarzyszenie głównie interesuje się i zajmuje historią dwudziestowieczną Polski i chyba regionu i Inowrocławia przede wszystkim. Kontynuujemy te nasze spotkania tu w centrum Parku Solankowego z mieszkańcami regionu, ale nie tylko, bo są tutaj właściwie turyści z całej Polski i też są z nami grupy rekonstrukcyjne z wielu miast, tych najbliższych, z Bydgoszczy, Torunia, no i oczywiście Inowrocławia. Zapraszamy mieszkańców na spotkanie z historią no, w takim kontekście bardzo regionalnym. To, na czym nam najbardziej zależy, to pokazywać duże wydarzenia, słynne postacie i sytuacje, ale w takim kontekście bardzo, bardzo lokalnym. Pokazywać, że byli tam zawsze też mieszkańcy naszego regionu. Dzisiaj dodatkową atrakcją jest także gra fabularna, właściwie skierowana do całych rodzin. Co proponujecie zainteresowanym? Tak, festyn składa się z trzech jakby takich filarów, trzech elementów. Pierwszym to jest wystawa fotografii, właściwie dwie wystawy. Pierwsza część tej wystawy mówi o służbie zdrowia, o Polakach, którzy byli zaangażowani w pomaganie na linii frontu, czy pomaganie potrzebującym w czasie okupacji. Drugim elementem właśnie jest ta gra, gdzie jest pewna fabuła, jest pewna historia i patrole, często przyjacielskie, rodzinne, właściwie wszystkie grupy wiekowe, od dzieci przez młodzież do seniorów, biorą w tym udział i myślę, że świetnie jakby spędzają czas, edukując się, poznając wydarzenia sprzed wielu lat i czerpiąc jakby, no myślę, że pewną satysfakcję, że mogą mieć kontakt z wyposażeniem, z umundurowaniem, poznać ciekawe jakieś osobliwości, jak funkcjonowało, jak żyło się w takich często ekstremalnych sytuacjach. No i ten taki dodatkowy element jakby dla wszystkich to właśnie te grupy rekonstrukcyjne, które pokazują sprzęt, można podejść, można popytać, poczuć czasami zapach eksponatów z epoki. To jest trochę inaczej niż to się dzieje w muzeum, ponieważ tutaj zakładamy, że można dotykać, można poprzymierzać, co jest bardzo cenne. Kasper Najlepszy w 39. Memoriale profesora Bączkowskiego. Dobiegła końca kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju koszykówki juniorów pamięci profesora Bączkowskiego. SKS Kasprowicz wygrał po fantastycznym, kluczowym meczu z Żakiem Koszalin. Kolejne miejsca zajęli koszykarze z Koszalina, Warszawy i Sierniewic. W ramach turnieju tradycyjnie rywalizowali też wychowankowie chemika z przyjaciółmi Kaspra oraz wychowankowie Kaspra i mechanika. Świetnie zaprezentowali się ci ostatni, którzy wygrali rywalizację z Kasprowiczem 58-51. MVP i najlepszym strzelcem memoriału został Antoni Gawarecki z Kasprowicza, zdobywca 94 punktów. Najlepszym rzucającym za 3 punkty został Eryk Bębnista, też z Kasprowicza, który z załuku zaliczył 10 trafień. Eryk, to już jest kolejny turniej profesora Bączkowskiego. Jak Wam idzie po dwóch meczach? No, idzie nam dobrze. Dogrywamy, docieramy się tak naprawdę, bo trzech z naszych zawodników nie trenuje z zespołem, ponieważ no, nie mamy jak, bo mamy treningi drugoligowe. Ale pomimo to, no jak widać, dajemy radę, wygraliśmy dwa mecze i no i obyśmy jutro wygrali trzeci. Tak, bo to drużyna, która też sobie dobrze radzi, a więc będziecie mieli taki niedzielny finał. Tak, tak. No dajmy dobry mecz i niespodzianka będzie i
dobry weekend, dobry tydzień, zaczniemy nowy i będzie dobrze. Wspomniałeś o tych treningach i grach w zespole seniorskim. Powiedz, jak ci i Antkowi to dużo daje? Jak przenosisz to potem na grę juniorską? No, daje nam to bardzo dużo. Wskazówki, które nam starsi gracze, bardziej doświadczeni, przekazują. Tutaj próbujemy naszym kolegom też również przekazać. No i wspieramy się, walczymy. I no, bardzo dużo dają nam te treningi, no jak widać w sumie. No tak, bo tak to trochę też wygląda z trybun, czyli jak przechodzicie na to granie juniorskie, to chyba wszystko już wtedy jest łatwe. No zgadza się, no nie do końca wszystko, ale jest łatwiejsze na pewno niż w seniorach. A powiedz w takim razie, jakie masz wobec siebie i tych dwóch młodych twoich kolegów plany na ten sezon? Chcecie grać więcej? No to zdecydowanie. Chcemy złapać więcej minut w drugiej lidze. Oczywiście awansować, pomóc w tym na treningach, na meczach i właśnie. I awans no, będzie na pewno zwieszczeniem tego sezonu. No i jest na to szansa, bo zespół wydaje się na tyle mocny, że pewnie będą takie mecze, że będzie więcej szans, żebyście mogli wchodzić. Tak, tak. No drużyny, dzisiaj gramy z drużyną, która w głównej mierze składa się tak jak my z juniorów albo właśnie graczy, którzy dopiero wyszli z sezonu właśnie juniorskiego i wchodzą w grę seniorską już bez sezonu juniorskiego. I no, połowa drużyn tak naprawdę w naszej grupie tak wygląda, więc no, my jesteśmy najbardziej doświadczonym zespołem, uważam. No więc musimy to pokazać na parkiecie. Oby tak było. Eryk Memnisa, dzięki Eryk. Wyróżnienie otrzymał też inny gracz Kasprowicza, Dominik Misz. Obecna na turnieju córka profesora Bączkowskiego, pani Janina Masiota, wręczyła swoją nagrodę dla trenera zwycięskiej drużyny. Darek, za nami baner turnieju. Wszystko na nim jest, tylko nie jest napisane, który to już turniej. No tak, bo ten baner pojawia się każdego roku, więc trudno, żeby każdego roku robić nowy. No w tym roku 39. edycja Memoriału Profesora Bączkowskiego. Jesteśmy dumni z naszej imprezy, bo to jest najstarsza młodzieżowa impreza koszykarska w naszym województwie. Nie wiem, czy w całym kraju. W przyszłym roku jubileusz, równy jubileusz 40 lat, więc będziemy musieli coś wymyślić specjalnego. No młodzieżowa, ale tutaj też gra taka młodzież, która miała naście lat, kilkadziesiąt lat temu. W piątki takie mecze też się odbywają. No to jest tak, tradycja naszego turnieju, że w przeddzień turnieju głównego spotykamy się w piątek z wychowankami, chemika, Kasprowicza, mechanika i przyjaciół Kasprowicza. Te mecze mają też swoją historię, swoją tradycję no, przez wiele lat, bo już przypomnę, że po raz 29 organizujemy te mecze wychowanków. Przez wiele lat się one odbywają, sprowadzają na halę gdzieś tam mnóstwo kibiców, rodziny zawodników, wychowanków. To jest okazja do spotkań, do rozmów, ale też do ostrej rywalizacji i takowa miała miejsce wczoraj właśnie w piątek pomiędzy Kasprem i Mechanem. Mechanik mimo no, wąskiego składu zagrał świetne zawody i zasłużenie zwyciężył bodajże 7 punktami. Czyli trochę poprawił bilans. Trochę poprawił bilans, ponieważ w ogólnym rozrachunku to jednak Kasprowicz jest o kilka meczów lepszy. Ale w tym głównym turnieju juniorskim Kasprowicz też sobie radzi dobrze. Na razie 2 zwycięstwa i gracie jutro w sumie o pierwsze miejsce. Tak, z tym, że no, muszę od razu dodać, to jest nasze pierwsze granie właściwie przed sezonem. No, w tym okresie przygotowawczym nie graliśmy nic, też niewiele trenowaliśmy, więc tak naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać. 3 naszych graczy na co dzień trenuje z drużyną seniorską, no te ci w drugiej lidze pozostali gdzieś tam oddzielnie, więc dzisiaj się spotkaliśmy po raz pierwszy tak naprawdę. Są dużo jest niedociągnięć, dużo braku zrozumienia, ale generalnie taki turniej jest potrzebny, żeby właśnie trochę te niedogodności jak gdyby zniwelować. Natomiast rzeczywiście 2 razy wygraliśmy, rano ze Skierniewicami, teraz po fajnym meczu z Warszawą. No i wszystko wskazuje na to, że jutro z Koszalinem będziemy grali o pierwsze miejsce w turnieju. Tym bardziej, że moglibyście mieć jeszcze mocniejszy skład, gdyby grał jeszcze Pfeiffer, prawda? No to prawda. Dzisiaj nie ma z nami Janka. Janek jest dzisiaj niedysponowany. Natomiast no, w sporcie w ogóle jest tak, że no nie zawsze będzie tak, że wszyscy w 100% gramy. Kontuzje są wliczone w sport, choroby są wliczone i czasami jak brakuje jakiegoś ważnego, bo Janek jest ważnym zawodnikiem, trzeba sobie gdzieś jakoś radzić bez niego. Powodzenia w takim razie w finale. Dziękuję. Dzięki, Darek. A dzięki wsparciu władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu i miasta był to atrakcyjny organizacyjnie turniej, który stał się sportową wizytówką nie tylko klubu, ale i całego regionu. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.